Siema, siema, siemaneczko, tak, to ja Simon. I witam was w pierwszym odcinku z Robloxa, oczywiście po powrocie. Miałem sobie taką, no, przerwę spowodowaną szkołą. Zrespimy sobie oczywiście tutaj samo. I mamy do wyboru dużo niż czarek. Jest tutaj garstka osób, które grają w jakąś grę. Ten odcinek będzie polegać na tym, że będę wbijał do moich znajomych, do moich widzów i będę starał się spełniać ich życzenia w Robloxie. Ogólnie, wiecie, co będziemy dzisiaj robić, czy nie wiecie? Będziemy dzisiaj to, co w wakacje robimy codziennie. Czyli budować wynalazki. Jesteś finasz, a jestem ferb. Czemu ty każdego bić zawsze musisz? Tak działa dżungla już, chłop. Tak, spadnij jeszcze na dół i zostaniemy sami. No co ty robisz? Piki mnie zabił, ale to zmienia faktu, że teraz ja cię mogę zabić. Chodź nie! Tu! Nie, Jerry, on tu jest! Jezu, tu tryb dla dorosłych, co ma jakiś tryb, nie wiem, IQ milion. Ej, coś strzela znowu! Ta rękawica nic nie robi. Dobrze, Jerry, musimy podpisać sojusz, idź następny! A nie, jednak nie idzie. W tym odcinku Ferb przez 24 godziny odpowiadał na wszystko tak. Lubek, dobra, to teraz tym bardziej się nie oddam. Co byś kupił halloweenowego peta za 500 Robuxów i mi go oddał. Nawet tyle nie mam. Jerry, nie, bo nie przyjedziesz! Nie poczekaj! Opa, jestem. Posuń się. Zaraz się jakby szybko jedziemy, teraz to jest! Jerry, nie! Ej, to jechaliśmy, gdzie ja jestem? Halo! A ja dalej gdzieś jadę. No właśnie, gdzie jest ten mój tata? Ja muszę z nim pogadać, bo ja nie wiem, co zrobię. Dobra, jedziemy wujek do niego, jedziemy do niego. Jezu, Jerry, czemu teraz jestem czymś niebieskim? Boże, chodź, biały, Jerry! Nie, ty znowu się przemieniłeś, nie, dobra, nie, nie, teraz to kompletnie nic nie widzę. Jerry, tu nic nie widzę prawie, jakieś tam są kule. Bo nie wiem, już sam nie wiem, gdzie my jesteśmy. O nie, ten Amokas jest! Ej, czemu ty wcinasz moją pizzę? Właśnie, nasza pizza coś... O, masz! Ale to są pudełko! Ty chodź tu! Czekaj, ty się zarobamy! Go, Jerry! Mumio, o masz! Jakaś mumia! Ty mu przywaliłeś, czekaj! Tata, widzę, jakie głupie dziecko stoi przede mną! Czekaj, o. Ja za darmo wejdę, zobacz. Wow! 3 koła dostałem! Co to było za 3000 dostałem się! Jakie 3000? O ty! Idę do ciebie tam! Gdzie jesteś na tej arenie? Ale jak znajdę cię, to nie wiem, co się tam zrobi. Gdzie ty poszedłeś? Tu jesteś!